Wow, co ta pani robiła? Wiecie, co ta pani robiła? Ta pani wzięła pieniądze i tak normalnie tukła tymi pieniędzmi po każdej rzeczy, którą ma na sprzedaż, chyba po to, żeby się spieniężyła, po to, żeby ją sprzedać dzisiaj, po to, żeby zarobić kasiorę, to normalnie wzięła kasę i tak cyk, 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 cyk po każdej rzeczy, która tam u niej była w sklepiku, podotykała tą kasą każdego tam ciuszka, każdej tam rzeczy. No i życzmy tej pani jak najlepiej, żeby sprzedała ci wszystko, co dotknęła tymi pieniędzmi. Cześć, siemaneczko, Mateusz Majerski z tej strony, witam was serdecznie, pozdrawiam was z Phuket, pozdrawiam was z Patong. W tym momencie wejdę do takiego sklepu dosyć dużego, takiego marketu, które normalnie tak na ulicach nie jest spotykane, bo takie są zawsze małe, jakieś 7-Eleven czy coś. Tutaj jest Phuket Square. Taki duży, duży market, gdzie można praktycznie wszystko kupić, tak? Czyli całą spożywkę, chemię, napoje, alkohole. Jest tutaj trochę taniej po prostu, jak to zawsze w takich marketach. Zawsze, może nie zawsze, ale jak to w takich marketach zazwyczaj jest. Czyli jest trochę taniej niż w jakichś takich różnych sklepikach. No i pokażę wam tutaj ceny, jakie są po prostu ceny w Tajlandii, jakie są tutaj ceny na Phuket, a przede wszystkim na Patong, bo tutaj jesteśmy dokładnie, tak, na Patong. Phuket, a Patong, ceny mogą się różnić między na przykład innymi miastami. To właśnie tutaj jest taki duży market, taki normalny, europejski, w stylu europejskim, że tak powiem, naszym znanym market, na którym przejdę się tutaj po tym markecie. Tutaj są przynajmniej ceny, nie tak jak na tym markecie, w którym byliśmy z owocami i warzywami, i rybkami, i grzybami, i z tym wszystkim. Kto jeszcze nie widział poprzedniego filmu, zapraszam, bo naprawdę mega market, warto zobaczyć go i posłuchać. No, teraz przyjdziemy się po tym sklepie i pokażę wam ceny, bo tutaj ceny są przy wszystkich rzeczach. I pokażę wam w ogóle, jak to wygląda. Okej, pierwsze stoisko to jest z herbatą. Z herbatą, tajską herbatą, taka jakaś błyskawiczna, instant Thai tea. Kosztuje 40 batów. Jeszcze raz przypomnę, że baty liczymy bez jednego zera razy 1,3. Mniej więcej. Czyli 4 razy 3, 12, 5, 20, ale to będzie jakieś mniej więcej równe 5 zł, bo trochę mniej niż 1,3. Czyli takie instant herbatki jakieś, już chyba gotowe, kosztują około tam powiedzmy 5 zł. Tutaj są takie sypane, tak? Czuję właśnie, że tam nie ma saszetek, tylko są takie te herbaty takie bez saszetek. No to kosztuje 72 baty, czyli jakieś 9 zł. Tu jakaś 10, 12 zł. Obok są miody za takie małe, kurde, takie coś, małe główienko, sorry za wyrażenie, 35 batów, czyli 4,50, mniej więcej 70 za taki kawałeczek miodu, przy 10 sztukach 350, więc nic nie oszczędzamy. Ferrero Rocher, 204 baty, to mamy 25 zł powiedzmy, tak? 25 zł, o, no, za takie Ferrero Rocher. Tutaj mamy popakowane, jak to w marketach, takie owoce, chyba mango. Tak, kosztuje 13 zł za taką paczuszkę, czyli dość drogo. Moim zdaniem. Dragon Fruit, też około 13 zł za ten owoc, który tutaj jest. Tutaj mamy taki mix, czyli jakiś ryż, klejk, czy nie wiem co, do tego owoc. Kosztuje też około 12 zł. Taka jedna porcja, powiedzmy, śniadaniowa. Tutaj jakieś takie ryże. Kurde. Powiem wam tak, ciężko mi będzie nagrać taki filmik, żeby mówić o wszystkim, ile wszystko ma ceny, bo by ten filmik trwał 3 godziny, żeby przejść po całym tym sklepie. Także pokażę wam tylko przede wszystkim jak to wygląda, co tu można kupić, że jest tutaj wszystko. Są tutaj na pewno też wszystkie owoce, które są ogólnie dostępne. Są lodówki, o, jest sushi. Ile takie sushi? Nie wiem, nie widzę ceny. Bułki, chleby. Dobra, to może chleb taki. O kurde, 100 batów za taki chleb, to jest 13 zł. Co taki też. Dość może. Chleby to dość ważna chyba rzecz. Choć ja nie jem, ale okej. Okay. Tutaj jakieś babeczki, ciasteczka.
Jest tego dość dużo. Bagietki. O, wyglądają całkiem smacznie. Burczy mi, burczy w brzuchu. Bułki jakieś takie. Okej, idziemy dalej. Mamy jakieś kiełbaski. 68, ale nie wiem za co. Za kilo? Coś tam jest. Za 100 gram chyba. Za 100 gram. Około tam 9 zł. Coś koło tego. Tu takie kiełbaski jakieś. Ponczusie. Jakieś inne wymysły. Babeczki. O, są takie warzywa. To można sobie chyba zapakować do tych plastikowych tych. Pewnie ważyć ile kto czego chce. Już pokrojone, są jeszcze i przyprawione. Także jest tego sporo. O, są i też gorące spieczone kurczaki. Takie w Polsce. O, też pakowane. Na przykład w Kauflandzie widziałem u nas takie. Ile taki kurczak? 118, 120 batów, czyli jakieś. No, powiedzmy te 15 zł, tak na oko, szybko licząc, czyli dość tanio. Taka normalna cena w sumie jak w Polsce. Bardzo tutaj ceny ogólnie są zbliżone do polskich cen. Są pałki z kurczaka, 72, 72 baty chyba. Tutaj piersi 57, piersi? To pierś to będzie tanio chyba, 57, tylko w sumie nie wiem za ile teraz, za 100 gram pewnie czy coś. 7 zł, no to w sumie nie wiem, czy tanie. Schab. Tutaj, o, tutaj pięknie rybka wygląda. O, coś piękny. O, tutaj takie coś pysznego też bym zjadł. Ogólnie lubię owoce morza. Krewetki, różne, przeróżne sosy, sosów jest mnóstwo różnych. Takie jakieś mniejsze sosy, 6,50 za takie słoiczki, więc taka w miarę normalna cena. O, tutaj są pieczone rybki, pan na grillu robi. Ładnie pachną, takie świeżo przypieczone, przyrządzone. Duży sklep, duży wybór. Znajduje się to na Junk Ceylon, na Patong. Owoce morza. Jakieś sałatki różne. Tam jest niezłe stoisko z rybami. Jeśli macie patelnię, jeśli chce wam się coś takiego robić, to można sobie kupić. O, na pewno by były pyszne. O, tutaj jeszcze żyją. Okej, lodówka z jakimiś wszystkimi rzeczami, takimi jak w Polsce. Ala, jak w Polsce. Nic ciekawego, jakiegoś takiego nie widzę, co by warto było podać cenę. Same śmieciowe jedzenie tu akurat było, moim zdaniem. Mrożonki w lodówkach, w zamrażarkach. Pizze gotowe. Ile taka pizza tutaj? 170, 129, 170. No to 170 to ile to będzie? Z 20 zł. Około 20 zł taka pizza. Na mieście kosztuje troszkę drożej, ale przynajmniej świeżo upieczona, świeżo zrobiona, a nie takie sztuczne coś. Soki są drogie. Soki ogólnie są w kartonach, takie soki, na przykład jak, nie wiem, w Polsce mi kupujemy czasami, no to tutaj kosztują z 8 zł za litr soku, tak? No to co do soków, to są bardzo drogie. Jajka tam pokazywaliśmy ostatnio na markecie. O, tutaj też są jakieś takie śmieszne te jajka. Zielone, jakieś takie różowe. Przepiórcze. 50 za elkę. 50 za elkę. 6,50 powiedzmy za elkę. 60 groszy za elkę. No,
miarę taka sama cena jak w Polsce. Mleka, makarony, wszystko tu jest. Masło. U nas za kostkę masła trzeba zapłacić 5-6 zł. A tutaj, nie wiem jakie to masła, ciężko porównać, ale za prezydenta 160 to... 160... No to drogo. 160, 20 zł za kostkę masła. Niezła cena. Ale margaryna, powiedzmy jakaś Flora, 13 zł. No to chyba normalna cena, bo to te są chyba droższe margaryny. Prezydenty typu po 20 parę złotych, no to dość drogo. Lurpak 25 zł. O, drogo. Nie smarujemy chleba masłem, będzie taniej. Olej 38, 4 z 5 zł, tak? No to taka sama cena jak w Polsce. O, są rzeczy z puszki. No, a tam jakieś wszystkie rzeczy z puszki. Pewnie tuńczyki, nie tuńczyki, te sprawy tutejsze też. O, takie ostre, ostre keczupiki po 5-6 zł. Dobre, pyszne są. O, to będzie ostre. Woda, już wcześniej mówiłem, że woda kosztuje około 2 zł za 1,5 litrową butelkę wody. Około 2 zł, także normalna też cena. Bardzo dużo pijemy tutaj wody, więc woda to akurat tutaj ruchliwy dla nas produkt. Ale też mamy w hotelu, zawsze też tam 4 buteleczki takie dostajemy, właśnie te codziennie. Akurat to jest na wyposażeniu. Chipsy? Chipsy są też takie ceny jak w Polsce. Red Bull 65 za Red Bulla. Czyli z jakieś 8 zł. No to takie trochę droższe te ceny są. Ogólnie niektóre rzeczy są takie jak w Polsce, ogólnie trochę droższe. Czyli jeśli ktoś się nastawia, że w Tajlandii można żyć za darmo, to nie można. O, powiedzmy takie lejsy 30, to macie 4,50, ale są takie trochę mniejsze. Chociaż w Polsce już też teraz po sklepach są te mniejsze, jakieś takie średnie. O, tam są soki. Tu są soki. No to zobaczcie, no to takie soki w kartonach. Nie wiem, czemu one są tutaj takie drogie, ale sok jabłkowy, no 8 zł prawie. Prawie 8 zł za sok jabłkowy, który w Polsce kosztuje 3 zł. No to nie wiem czemu. Znaczy, z tego co tam wiem, no to dlatego, że są na przykład, nie wiem, jakieś importowane albo coś, to wtedy są drogie. Jak są jakieś takie tutejsze, wyprodukowane tutaj, to są rzeczy dużo tańsze od tych importowanych. Durian. To tak śmierdzi. Ostatnio przechodziliśmy koło tego, to tak śmierdziało, że masakra. 279 batów za jakąś taką paczkę duriana. W innych częściach Tajlandii na pewno jest taniej, na 100% jest taniej. No ale na Patong. Patong to jest jednak bardzo turystyczne miasto, miejsce. To i rzeczy są droższe. Życie całe ogólnie jest droższe. Wiadomo, tak samo jak w Polsce. W większych miastach mieszkania są droższe i do kupienia, czy do wynajęcia. W mniejszych miastach, czy wioskach są tańsze, no więc tak też ciężko powiedzieć, jakie są ceny w ogóle w Tajlandii, bo jesteśmy po prostu na Patong, tak? Na Patong są takie, gdzieś indziej są inne. Cała chemia jest. Jakieś tam dezodoranty pod pachy, rolki, te sprawy, jakieś o tutaj dla kobiet. Akurat nie tu, ale też wszystkie, całe wyposażenie jest. Balsamy, nie balsamy, szczoteczki do zębów, pasty. Pasta do zębów z 15 zł. No to, czyli po prostu trzeba się szykować, że ceny są tak jak w Polsce, albo minimalnie droższe, jeśli chodzi o takie rzeczy w sklepie. Jeszcze tylko wejdziemy na alkohole. Zobaczymy, jak tam z alkoholami. Okej, okay, przywitała nas na początku Chiva Regal. 1700 batów za taką butelkę. Jaką butelkę? 1 litra. 1 litra, no to jest tam ponad 200 zł. To... O, tutaj topiliśmy ostatnio. To i to. To ma 35%, to ma 40%. Cena tutaj jest akurat taniej niż na mieście, w 7-Eleven na przykład.
bo kosztuje 140, tam kosztuje po 150, a ostatnio na patong całkiem tam na bangla skasowali nas chyba 190 coś za to. Czyli tutaj 140, no to jakieś powiedzmy tam, nie wiem, 17 zł czy ileś. Tak? Tak tanio? No. A tam nas skasowali 25 zł. Więc to tu jest pojemność 0,3 czy 0,33? 0,35. Na tej 0,35, a na tej nie wiem, 0,3? Może. Może te są większe trochę. Więc whisky jest w miarę tania. Tutaj, jeśli chodzi o taką ich tutejszą, to nie wiem, co to jakieś 145. Jeśli chodzi o piwo, no to piwo, no tutaj też jest tańsze niż na mieście, bo na mieście kosztuje około 60 batów, to kosztuje 52, czyli takie, tylko że to jest taka duża, jak w Biedronce butelka, kosztuje 6,50, tak? 6,50 za butelkę. O, jest jeszcze taki Cheers, jest troszeczkę tańszy, 49, tu jeszcze jakieś 44, nie wiem, tych nie piłem. No i tu już droższe trunki. Green Label? Nie kojarzę. 250 zł. O, ale 15-letni. Nieźle. Wina, kurde, właśnie są bardzo drogie. 400 batów. 400? To jest ile? Ponad 50 zł chyba za taką butelkę wina jakąś zwykłą. Znaczy zwykłą, nie wiem czy zwykłą, może się nie znam. Ale no 50, 60 widzę złoty. No to kurde, tańszych nie ma po prostu. Więc tam coś jest po ile? Też 40, o tutaj jest coś taniego. A, Fresco. Fresco kosztuje 200, czyli 25 zł za butelkę Fresco. No to jeszcze Fresco jest jeszcze ok. Choć w Polsce są na pewno tańsze. I to by było na tyle. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście. I pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siemaneczko, witam was serdecznie. Mateusz Majerski z tej strony. Mam nadzieję, że poznajecie, kto do was mówi, bo trochę jestem skamuflowany. Jestem skamuflowany, bo muszę się trochę schować przed słońcem, bo strasznie praży. Karczycho spieczone, czółko spieczone, wszystko spieczone, więc trochę się skamuflowałem. Pierwsza taka sprawa, po co nakręcam ten film? Po to, żebyście zapoznali się z tym, jak można tutaj podróżować po Tajlandii, to znaczy może nie tyle podróżować, co po prostu przemieszczać się z jednego punktu w drugi, bo są tutaj taksówki, są tutaj graby.